Wykonaj działanie 1 i 2 piąte minus 3 i 7 ósmych minus 125 tysięcznych. Zaczniemy od ujednolicenia ułamków. Możemy ułamki zwykłe zamienić na dziesiętne lub nasz ułamek dziesiętny zamienić na ułamek zwykły. Ja wybieram drugą opcję. Więc pierwsze dwa ułamki przepisujemy. Ułamek dziesiętny czytamy jako 125 tysięcznych, dlatego że mamy 3 miejsca po przecinku, a 1000 ma trzy zera, więc możemy to zapisać, tą liczbę zapisać w postaci ułamka zwykłego jako 125 tysięcznych, następnie skrócimy nasz ułamek. Zastanawiamy się, przez jaką liczbę jest podzielny zarówno licznik, jak i mianownik. Widzimy, że licznik dzieli się przez 125 i jednocześnie mianownik również yy, yy, dzieli się przez 125. W liczniku dostaniemy 1, natomiast 1000 na 125 daje nam 8. Więc zamiast ułamka 125 tysięcznych możemy wpisać 1 ósmą. Następnie od liczby 1 i 2 piąte mamy odjąć 3 i 7 ósmych. A następnie po raz kolejny odjąć 1 ósmą. Możemy to zapisać w następującej postaci: 1 i 2 5. Dwukrotnie odejmujemy yy, ułamki, więc na pewno wynik będzie ujemny. W głowie te liczby do siebie dodajemy, czyli mamy 3 i 7 ósmych, dodać 1 ósma. Więc dostajemy 3 i 8 ósmych. 8 ósmych daje nam 1, więc tak naprawdę dostajemy 1 i 2 piąte, odjąć 4. Tutaj widzimy, że od liczby mniejszej odejmujemy liczbę większą, więc wnioskujemy, że wynik będzie ujemny. W głowie natomiast od tej liczby większej odejmujemy mniejszą, czyli 4 odjąć 1 daje nam 3, a następnie od trójki jeszcze należy odjąć 2 piąte, czyli dostaniemy 2 całe i 3 piąte.